gminie Psary trwają termomodernizacje budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. To jeden z czterech programów dotacji dla mieszkańców na modernizację ich nieruchomości. Gmina pomaga finansowo także w wymianie kotłowni węglowych, usuwaniu azbestu oraz montażu instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Realizowane przez mieszkańców działania, które ograniczą niską emisję, wpisują się w prowadzony przez samorząd gminy Psary program ograniczania niskiej emisji na lata 2015-2025. Trwające obecnie w budynkach mieszkalnych prace polegają na dociepleniu ścian budynków, stropów i dachów oraz wymianie stolarki okiennej. W ramach programu PONE tylko w 2017 roku gmina Psary dofinansuje modernizację 51 budynków, a termomodernizacja następnych planowana jest na rok 2018 i kolejne lata. Maksymalna wartość dotacji na jeden budynek w tym programie wynosi 40 tysięcy złotych. Jesteśmy na etapie teraz ukończenia pierwszego programu termomodernizacji budynku. Wymieniliśmy okna, ociepliliśmy stropodach. No jest to, są to koszty bardzo wysokie, gdyby na przykład mieszkaniec gminy chciał indywidualnie pokryć. My osobiście zaoszczędziliśmy na tym 40 tysięcy. I więc to jest dla nas bardzo wielka pomoc. Wykonujemy docieplenie ścian budynku, także docieplenie stropodachu, wymiana okien, stolarki okiennej. Wiadomo, że właśnie przez te przegrody ucieka największa ilość ciepła. Dzięki temu mamy ten dom bardziej docieplony, mniej będzie zużywanych paliwa do ogrzania budynku. Wartość wypłacanych mieszkańcom dotacji w latach 2017-2019 sięgnie blisko 3,5 miliona złotych. Program ograniczania niskiej emisji to nie jedyne wsparcie dla mieszkańców. Wiele osób skorzysta też z programu przeciwdziałania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Psary. Dzięki niemu mieszkańcy gminy Psary mogą wymienić kotły węglowe na gazowe lub biomasę oraz dodatkowo uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych. Maksymalna wartość dotacji na mieszkańca w tym projekcie wynosi 55 250 zł, a łącznie w latach 2017-2019 gmina wyda na ten cel ponad 2 miliony złotych, z czego 85% stanowi unijna dotacja. Przystąpimy na wiosnę do realizacji drugiego programu. Będzie to wymiana kotła węglowego, centralnego ogrzewania na gaz. I tutaj już będziemy bardzo zadowoleni, że będziemy mogli zaoszczędzić na węglu, na ogrzewaniu. W gminie Psary zakończył się także nabór do projektu Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Psary. Jeśli gmina uzyska unijną dotację, to mieszkańcy będą mogli zamontować instalacje odnawialnych źródeł energii, takie jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła. Maksymalna wartość dotacji na mieszkańca w tym projekcie wynosi 61 750 zł, a szacunkowa wartość całego programu to ponad 1 000 000 zł. Następnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorząd jest program dotyczący usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest, w ramach którego mieszkańcy gminy Psary mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 27 tysięcy złotych. Program zakłada demontaż, wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wraz z odtworzeniem pokryć dachowych. Wartość całego programu to 1 050 000 zł, z czego 1 000 000 ma stanowić unijna dotacja. Teoretycznie, jeśli właściciel danego budynku miał możliwość i zdecydował się skorzystać ze wszystkich czterech programów dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych, to maksymalnie mógłby uzyskać 122 500 zł. Gmina planuje także kompleksową modernizację energetyczną należących do niej budynków, remizy w Strzyżowicach i w Górze Siewierskiej, budynek byłej szkoły w Golonszy Górnej oraz budynek szkoły podstawowej w Strzyżowicach. Łączna wartość prac termomodernizacyjnych w tych czterech obiektach to 6 200 000 zł, z czego 3 100 000 zł ma stanowić dotacja unijna. Z kolei na 9 gminnych obiektach zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Modernizacja
realizacje rozwiążą problem, jakim jest niski poziom efektywności energetycznej oraz wysoka emisyjność i energochłonność budynków. Warto dodać, że na ulicy Irysów w Psarach oraz na osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej wybudowane będzie neutralne dla środowiska oświetlenie hybrydowe, które będzie dofinansowane ze środków unijnych. Lampy hybrydowego oświetlenia ulicznego zasilane są jedynie z turbiny wiatrowej i ogniwa fotowoltaicznego, w jakie są wyposażone. Wartość projektu to 1 800 000 zł, a przyznana gminie unijna dotacja to około 1 256 000. Łącznie na programy dla mieszkańców, czyli dofinansowania do termomodernizacji budynków, wymiany kotłów, usuwania azbestu oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, samorząd gminy Psary przeznaczy 7 800 000 zł. Natomiast termorenowacja 4 obiektów gminnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 9 budynkach użyteczności publicznej oraz budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w najbliższych 3 latach będzie kosztować gminę prawie 8 000 000 zł.